teraz faceci, chociaż już trochę zdradziłaś, że masz jakiegoś tam Włocha na oku, ale też nie da się ukryć, że u nas w kraju też mamy amantów, do których wiele Polek wzdyka. Ale nie są Włochami. Pamiętaj, że ja robię, że tak powiem, real movie, czyli tam, gdzie w książce będą mówić mówią po angielsku, tam będą mówić w filmie po angielsku. Mm-hmm. Główni bohaterowie ze sobą będą musieli rozmawiać po angielsku. To też jest dodatkowa trudność naszego filmu. Mm-hmm. Główny bohater ma być Włochem, albo przynajmniej mówić po włosku, ale biegle, czyli mieszkać we Włoszech. No oczywiście, akurat mam Włocha. Jezu, jak jest fajny. W każdym razie, no Polki, dwie główne bohaterki, czyli Olga i Laura, no to Polki. Tam, gdzie będzie potem Hiszpan, to też będzie Hiszpan, chociaż ciężko nam go będzie znaleźć, więc to musi być tylko tak naprawdę osoba bardzo biegle mówiąca po hiszpańsku, bo pamiętajmy, że ten film w Hiszpanii prawdopodobnie też będzie wyświetlany i nie chcę trochę strzelić sobie w kolana, że ktoś mi powie, że no dobra, to jest taki, to jest pani Ol, to takie bardzo średnie jest. Póki to takie, więc wiesz, też nie chcę. Także Massimo najtrudniej jest znaleźć, powiem ci, wbrew pozorom. Chociaż myślałam, że trudniej będzie znaleźć... Bo on musi być taki śniady chyba też trochę, nie? O Jezu, z nim musi być wszystko. Wiesz, opalić gościa to jest w ogóle nic. Zmienić mu kolor oczu to jest nic. Dać mu włosy to jest nic. Ale to musi być facet, który jak wejdzie i spojrzy, to ja usłyszę na premierze 14 lutego 2020, jak wszyscy w kinie jęknęli. No to zobaczymy, czy moje typy. Maciej Zakościelny numer jeden. Mamy tutaj, mamy dobrą reakcję. Znaczy, wiesz co, Maciek Zakościelny nadworny był... Nadworny amant ponoć polskiego showbiznesu. Wiesz co, chociaż on też był... tu mam drugiego zaraz. Super. On jest bardzo, on był bardzo sexy w tym filmie, gdzie grał tam... Tylko mnie kochaj? Tylko mnie kochaj. No słodziak jak ta lala. No spójrz w te oczy i niechaj ten chłop powie do mnie klękaj. No przecież bym mu się śmiała w twarz. Nie. Bardzo, Maciej, ale bardzo się w nim kochałam wtedy, kiedy był ten film faktycznie. Robił ponad na mnie 10 lat temu. Ponad, w kabriolecie robił na mnie wrażenie. No teraz, dzisiaj tuż przed wywiadem wiedziałem, że nie, ale jak już mam wydrukowane, to pokażę. Mikołaj Roznerski. Wiesz co, on jest słodziak i on jest generalnie śliczny. On mi się bardzo podoba. To jest ten typ mężczyzny, o którym ja mówię, biłabym go. Bo to jest taki chłopiec i on mi bardzo pasuje. Pasowałby mi bardziej na Domenico, na brata głównego bohatera, który jest właśnie takim słodziakiem. Opiekunem Laury. Opiekunem Laury, gdzie ona długo sądzi, że on jest gejem. Nie żeby Mikołaj wyglądał jak gej, ale on po prostu miał tą delikatność w sobie, chłopięcą. Oczywiście później, jak się okazało, był super ekstra ciachem, który, wiesz, wjeżdżał jak pendolino na centralny, ale to dopiero w drugiej części się okaże, że wcale nie jest taki grzeczny. Więc Mikołaj tutaj by mi pasował na... Domenico. Na Domenico, no ale niestety nie mówi po włosku, także... Niestety. Ale ja bym, ale wiesz, ja, to nie znaczy, że w rolach trzecioplanowych i takich, które tam, wiesz, przebiegają gdzieś przez ekran, nie pojawi się wierchuszka polskiego kina. Uhuhuhu, to brzmi tajemniczo. O, i więcej nic ci nie powiem. Nie wiem, czy go kojarzysz, gwiazdo serialu Przyjaciółki Polsatu, Marek Bukowski. Wiesz co, kojarzę pana, kojarzę go jeszcze jak był młodszy. Tu jest troszkę zbyt wiekowy, natomiast to jest faktycznie bardzo męski mężczyzna. I teraz pytanie, gdyby on był Włochem i gdyby potrafił zagrać, bo widzisz też, na ten film, nie czarujmy się, on nie będzie plus 18, on będzie plus 16, bo tego wymaga od nas prawo polskie. No i musimy też trochę się wkleić, że ta szesnastka jak pójdzie na ten film, to ona tam też, wiesz, westchnie dwa razy i się zakocha. Tutaj mamy niestety już zbyt wiekowego faceta do tego, żeby tą rolę zagrał. Pamiętajmy, że Massimo jest po 30, także no tutaj nie oszukamy tego. Ale no tak, faktycznie bardzo męski facet. Tego tutaj się zdziwię, jeśli znasz tego pana, chociaż Darku, bardzo cię lubię. Rozmawialiśmy wiele razy na Tańcu z Gwiazdami. Dariusz Wieteska. Nie mam pojęcia, kim jest pan, ale bardzo przypomina mi byłego naczelnego CKM-a. A do Massimo? No nie. No dobrze. To już buty w ogóle, zobacz te rurki na dole, wąskie spodnie i buty. To już jest, zobacz jaka... Nie. No dobrze, odkładamy pana nawet tak w takim razie. Dziękuję. Aha. Marcin Dorociński. Wiesz co, no on zawsze będzie dla mnie tym w Pitbullu, jak on się nazywał w serialu. Ja oglądałem. Co z Rosati był wtedy. Nie. On jest, wiesz co, on jest polskim gangsterem. Niech on zostanie polskim gangsterem. Ale tak, faktycznie przystojny facet. Ale na Massimo. No i teraz chyba wjeżdżaj. To jest takie nazwisko, którego wszyscy obstawiają według mnie. Prawda? Stramowski.
Wiesz co, powiem ci tak, on mi okrutnie przypomina mojego byłego chłopaka Bartka. I nie tylko mi zresztą. No nie da się, słuchaj, odmówić tego panu, że jest bardzo przystojny. I jest, no szalenie jest przystojny. Tylko, że wiesz co, ja czekam, aż on wyskoczy mi z lodówki. Ja już nie wiem, jaki film oglądam, przysięgam ci, bo wszędzie jest on, jego żona, pani Dygant na przykład jest wszędzie i cała ta reszta i nawet taka gdyby... Taka stajnia Wegi, tak? O to ci chodzi. No, stajnia, bo bardzo ładnie to nazwałeś. Ja nie mam Wegi u siebie, więc nie mam jego stajni. A druga sprawa jest taka, że wiesz, no... nie jest Włochem. Jeżeli rozmawiamy tylko o typie wizualnym... Tak. Bardzo spoko, dokładnie. Dokładnie tak, tylko że on jest chyba w ogóle niski. Jest taki, on jest wzrostu swojej żony. No tak ze ścianek i bankietów, jak się mijamy cały czas. To powiem ci, że jest trochę za niski Massimo. Widzisz, to pokonało produkcję Greya. Wzięli sobie tego Jamiego, czy Dornana, czy Dornana, jak mu tam jest. No. Wzięli sobie małego chłopa, albo to ta Dakota jest wysoka. Zwróć uwagę, że ona ciągle biega w balerinach. Kto normalny ciągle chodzi w balerinach, przecież od tego stopy bolą. No i tak. Wiesz, i oni nawet jak chcieli suknię jej tam ubrać, to albo robili zupełnie inny kadr, czyli ten amerykański, powiedzmy od połowy ud do góry, bo ona wtedy była znowu na płaskim, nie pokazywaliśmy butów, albo jak ona była gdzieś z nim grała w scenie, gdzie było pokazane pełen plan, to zwróć uwagę, że jej w ogóle dalej od siebie ustawiali, żeby on był trochę wyższy. No dramat.